Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i się zastanowimy nad tym, co i dlaczego stało się z naszą rzeką Odrą. Oficjalny komunikat mówi, oczywiście jest też dużo bzdur, na zatrucie różnymi odpadami, w tym tymi, które zawierają rtęć. W dużych dawkach, znaczy dużych, no też nie dużych jak dla człowieka, rtęć jest bardzo toksyczna, no skończy się zgonem. W małych dla człowieka jest, tutaj rzędów nie będę podawał, bo nie ma sensu, bardzo neurotoksyczna i powoduje nieodwracalne uszkodzenia neurologiczne i nieodwracalne kalectwo. Utrata świadomości, rozumu, ruchowości itd. Czyli nic dobrego. I teraz trzeba pomyśleć, oczywiście jak zawsze w każdym tego typu kraju jak nasz z dykty, a tak naprawdę z politykami myślącymi w kategoriach socjalistycznych oraz korupcyjnych, jedno idzie z drugim, nie ma winnych. Zastanówmy się, co mogło być przyczyną tego skażenia tak dużej ilości wód rzecznych bardzo niebezpiecznymi substancjami. Nie można wykluczyć po prostu zwykłego zaniedbania, że nie chciało się płacić też za utylizację tych odpadów tak jak powinno być, więc gdzieś je tam gromadzono i w pewnym momencie coś pykło i się wylało, no bo robiono to niedbale. Nie da się wykluczyć sabotażu, ponieważ jak widzimy świr, ożywienie sprawy świrowej, słynnego mikroba z Chin i serii maseczków, strzykawków i innych rzeczy już nie zmartwychwstanie. No nie da się powtarzać tego kawału w nieskończoność. Wywołanie paniki cukrowej nie wyszło. Przybysze ze wschodu no ciągle przybywają. Jakieś tam rzeczy pęcznieją. Co z tego jeszcze będzie, nie wiemy. Ale na razie jest jeszcze względny spokój. No ale czymś trzeba ludzi bezpośrednio straszyć. Czymś, co jest bardzo straszne i od razu wywoła efekt, że będzie można ich znowu wziąć w karby, zawiesić prawa obywatelskie i dla tak zwanych wyższych konieczności po prostu służyć swoim mocodawcom z zachodu i z wielkich korporacji, żeby dobrze płacili politykom albo dawali śladem pewnego polityka z Polski, który miał pozycję tak zwanego w cudzysłowie króla Europy. Pojedziemy gdzieś na zachód, dostaniemy pozycję bez znaczenia, ale dobrze płatną i nabijemy sobie kieszenie kasą. W związku z tym, jak jest taka sytuacja, to nie ma winnych, a rzeczy się dzieją. Okazuje się, że ta rtęć wyciekała już od dłuższego czasu, jakoś mnie to nie dziwi. I jaka jeszcze może być przyczyna, o której nie mówimy? No sabotaż. Specjalnie ktoś to mógł zrobić, żeby odwrócić też uwagę społeczną od aktualnych problemów, czyli drożyzny, pogarszającej się sytuacji geopolitycznej naszego kraju, czyli coraz większej izolacji, coraz większego osamotnienia i pęczniejącej sytuacji wewnętrznej, pełzającego konfliktu między ludnością miejscową, a ludnością ostatnie miesiące napływową w wielkich liczbach. No i nie jest to wykluczone. Żadna z tych opcji typu zaniedbanie, czy sabotaż, albo po prostu wypadek, żadne nie jest wykluczone. Niemniej jednak ja bym się, moja personalna opinia, skłonił do mieszanki między zaniedbanie powodowane chciwością, czyli że nie chciało się płacić za usuwanie tych odpadów w sposób właściwy, plus sabotaż. Gdyż jest to piękne połączenie, ponieważ nagromadzenie tylu odpadów aż kusi, jeśli ktoś ma złe intencje, żeby coś zrobić takiego, co odbije się wielkim echem i będzie można na przykład politycznie wykorzystać. Nikogo nie oskarżam, nikogo nie osądzam, tylko mówię, jakie są możliwości. Albo zaniedbanie, albo totalna chciwość, że nie chciało się zrobić odpowiedniej utylizacji, albo sabotaż, lub połączenie efektów totalnej chciwości i sabotażu. Szkoda tylko przyrody, szkoda tylko, że na pewno ileś tam ludzi ulegnie zatruciu, bo to się nie da. No i też jako podatnicy wszyscy pięknie zapłacimy za akcję usuwania skutków.
tego wycieku, którym chce się nas zająć także, by odwrócić uwagę od aktualnych problemów wewnętrznych i zewnętrznych, jakie pęcznieją i pęcznieć będą. A jesień będzie bardzo ciekawa dla historyków, no i niesamowicie męcząca dla tych, którzy ją doświadczą. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, wytrwałości, świadomości oraz bycia przygotowanym.